wszyscy pracownicy otrzymali całość poborów na konta swoje osobiste. I w związku z tym myślę, że załoga może nie jest w jakiejś tam euforii, ale powiedzmy sobie, myślę, że jako pracownicy, jako związkowcy uzyskaliśmy to, o co myśmy się po prostu ubiegali i domagali. Tymi poborami jest tak, że jeżeli czasami się nam zdarzało w przeszłości, że nie mieliśmy na czas określony, były to poślizgi dwutygodniowe, idzie to jeszcze wytrzymać. Później zaczęło się miesiąc, później zaczęło dochodzić do dwumiesięcznych poślizgów z poborami. A to jest tak, wie Panie, jak z bolącym zębem, jak boli chwilę, to się to idzie wytrzymać. Z każdym następnym dniem jest coraz gorzej, później jest ból taki, że nie idzie wytrzymać. Ci ludzie dostają z poślizgiem pobory jeszcze do tego dzielone na pół, po 600 zł dostają na wypłat, a 600 zł to dzisiaj wiemy, że czynsz miesięczny jest za mieszkanie. Mają dylemat, co płacimy, czynsz, dajemy na jedzenie, płacimy za światło, dzieci wysyłamy do szkoły, ciągle jest jakiś problem. Ludziom grożą eksmisje, odcinany mają prąd. Nie idzie już tak dalej żyć, po prostu stoimy już pod ścianą i dalej, jak to mówią, że już kroków do tyłu nie można zrobić. Zadowoleni jesteśmy, że wyregulowane zostały te zaległości, bo to bardzo ważna sprawa. Natomiast 10 to jest ta data, która mówi o poborach z miesiąca poprzedniego. Natomiast bywało za poprzednich zarządów również tak, że te pobory były po prostu przesunięte 2-3 dni, w związku z tym załoga nie robiła jakiegoś tam rabanu, bo wiedzieliśmy, że jeżeli sprzedamy autobusy, no to będą pieniążki na wypłat. I mam nadzieję, że w tym układzie tak samo się stanie i myślę, że będziemy to systematycznie otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Walczyć będziemy, bo wie Pani, ja powiem tak, że związki zawodowe czy pracownicy chcą tutaj pracować, chcą, żeby ta firma istniała. W związku z tym może nie robimy jakichś takich spektakularnych akcji, ale wszystko wykonujemy zgodnie z prawem, bo są przepisy, które mówią, jak powinniśmy się po prostu zachowywać i te przepisy przestrzegamy.